Ja pierdolę, ej. Wracam z pracy, a tutaj leży taka morda. Potrącony, kurczę, przez samochód, ale on jest całkiem żywy, powiem wam. Chciałbym mnie na pewno dziabnąć może, albo coś. Ej, mordeczko, biorę cię do weterynarza. Ty jesteś cały? Kurde, widzicie, tak leży jakoś podejrzanie, ale ma żywe oczy. Nie jest jakiś taki zamroczony. Chyba mocno nie dostał. I dobra. Ja pierdolę tej. Lecimy do weterynarza. Ej, dobra. Słuchajcie. Ja jestem z tym shopem w domu, bo weterynarz ma dopiero od 10 otwarte. Wypuściłem te kwoki z kurnika. A małe kury dałem tam do klatki, do zeberek. Widzicie je? No a temu szopowi zrobiłem tutaj takie posłanie. Dałem mu wody. I on musi tutaj, kurczę, jakoś przepękać jeszcze godzinę. Mam nadzieję, że mu się uda, bo on dostaje jakichś różnych takich, kurczę, nie wiem, wstrząsów. I nie wiem, nie? Co to będzie, kurczę, na pewno ma jakieś obrażenia wewnętrzne. Widzicie, on chyba nawet zemdlał, ale oddycha. Trzymaj się, mordo. Rudy, uratuj go. Ej. Dobra, słuchajcie, biorę go i muszę go jakoś niestety stąd wyciągnąć. On ma na pewno obrażenia wewnętrzne, chociaż nie leci mu krew ani z odbytu, ani z nosa, ale muszę go wyciągnąć stąd i tam musi na to sianko pójść. Kurde, ja nie wiem, czy on przeżyje, bo z nim jest coraz gorzej. On się tak zaczął trząść. Kurde. Będzie dobrze. Ułożyłem go w takiej pozycji, żeby nie leżał tak na boku, bo jak będzie miał żebra połamane, to kurczę, z każdym oddechem będzie odczuwał ból. No i wody mu próbuję dać, ale on jest taki, kurczę, widzicie? Biedula, nie chce pić. No ale żyje, kurde, i chłopie, obyś ty to przeżył. Kleszcza masz nawet nad okiem. Ale kleszcz jest coraz nieistotny. Odpoczywaj i będziemy cię ratować. Ej, słuchajcie, mamy pół godziny jeszcze, zanim otworzy weterynarz. Kurde, mam nadzieję, że ten shop przeżyje. Najważniejszą rolę, główną rolę teraz gra właśnie czas. Słuchajcie, on w ogóle dostał jakiś wstrząsów, ten shop. On w ogóle stracił chyba przytomność. Ma jakieś takie wstrząsy, padaczkę taką miał. Nie wiem, ma obrażenia wewnętrzne i po prostu musi przyjąć leki. No leki, nie? Na te kurde wstrząsy. No kurde. 20 minut. Siedzę tu i czekam, co to będzie. Boję się zajrzeć do środka, szczerze mówiąc. Dobra, słuchajcie. Mam go na takim sianku, tutaj w tej skrzynce. Oddycha. Trochę, kurczę, jęczy, na pewno go wszystko boli. Słuchajcie, nie ma czasu. Weterynarz za chwilę otwiera. Jedziemy. Mam nadzieję, że to przeżyjesz, kurde mordo. Dobra, Waldek, już jesteś, kurde, blisko. Tu jest weterynarz. Kurde, powoli, bo dziury, a ty masz pewnie żebra pęknięte. Matko bosko. No, trochę mu się tak pogorszyło.
I teraz tak, on w ogóle, ja o 4 w nocy go mijałem. Myślałem, że jest zabity, nie? Oddycha, no. I wracając, patrzę, a on jest 100 metrów gdzieś indziej, nie? Zatrzymałem się i mam nagrany filmik, zaraz pani pokażę. Podszedłem do niego, a on tak, kurczę, normalnie się ruszył, nie? Oczka żywe. Zacząłem go głaskać, tak rękę mi wąchał. I co, wziąłem go tak jak kota, nie? Do auta. I co, i chwilę był tam w garażu. Nie chciał, nic nie chciał pić. No i on dostał takich napaści, jakiś padaczek, nie? To pewnie dostał w głowę, podejrzewam. No, bo nie ma krwawienia z odbytu, ani tam z nosa. Leciała mu krew z nosa? Nie, nie. Dostał właśnie takich silnych wstrząsów dosyć i po tym tak mu się pogorszyło, nie? Słabo oddycha. Pan go ma gdzie przetrzymać? Mhm. No, pani weterynarz mówi, że jest w kiepskim stanie i że kroplówkę dostanie. Zobaczymy, kurczę, ale ogólnie to kiepsko. Dobra, słuchajcie, Waldek, bo tak dostał na imię, leży pod kroplówką. Tyle tej kroplówki musi zejść. Co jest? Ej! Co jest? Ej! Ja pierdolę. Ej. Co ci jest? Ej, spokój. Spokój. Chyba idę po tą. Dobra, on niby dostał padaczki i na uspokojenie zaraz coś dostanie. Przynajmniej oczy masz żywsze, chłopie, kurde, walcz. Ja pierdolę. Przyśnie, ale żeby go tak nie czepało, nie? No, dobra. Super, dobra. Dałam go na poduszkę, bo taki był zimny cały czas. Teraz taki się ciepły zrobił. No, dostał leki. Ja go tak pogłaskałem, to normalnie się tak przeciągnął, nie? No, neurologicznie po prostu, nie? Tutaj głowa. Jest problem. Głowa prawdopodobnie dostał, nie? Ja mu ten. Dlatego mu dałam, on ma tą poduszkę, dostał relanie, więc on teraz też śpi trochę ze względu na to, że po prostu śpi, nie? No. Zobaczymy, jak ta temperatura. Tak się naciąga. No. No, temperatura fajnie podskoczyła. No i na tej poduszce lepiej. 38,1, nie? No, obrócę tylko. Bo wewnętrznych jakichś tam uszkodzeń to raczej szczerze, nie, co? Nas nie robiłam OSG i tak dalej, no bo jest taki słaby, że myślę, że nie ma co go tam męczyć. Wydaje mi się, że to bardziej głowa, nie? Mhm. Tylko żeby mi się tutaj odparzyło skrót. Dużo zostawia w tym gabinecie. Bo ja myślę, że nie ma co go pan brać. No bo co pan mu pomoże? No ja mu nic nie pomogę. Jak będzie się gonił, to jak coś się tam będzie działo, to mu podam zaszczyt. Ale naprawdę może być różnie, nie? No. Dobra, to a kiedy ja mogę się, nie wiem, tutaj wybrać do pani w poniedziałek? Czy w niedzielę? Jutro ewentualnie na telefon możemy się umówić, nie? Jedną znać jak tam z nim i... No. I... A... Bo co, on może na przykład w jakąś śpiączkę wpaść, czy jak? Może po prostu zdechnąć. Zdechnąć. To jest wysoce prawdopodobne.
albo to leki dostał, tak? Więc albo to teraz ten organizm przetrawi i no. będzie jutro dużo lepiej stanie na nogi i tak dalej, no. albo będzie po prostu gorzej, nie? Mhm. No ja tego nie wiem, bo to jest... No. Dobrze. Czyli to przez noc się powinno okazać, nie? No, będziemy wiedzieć jutro, nie? Koło południa może pan zadzwonić, nie? Dobra, a co on dostał, niech jeszcze pani powie? Leki przeciwzapalne, przeciwobrzękowe, antybiotyk i kroplówkę. Dobra. No. I relanium, nie? No bo to drgawki. No. Dobra. Okej. Okay. Trzymaj się. Kurde, powiem wam, że no ciężko. Zobaczymy jutro. Dobra, słuchajcie. Mamy 2 dni później i muszę wam coś powiedzieć. Waldkowi się polepszyło! Rudy! Jedziemy, kurde, po kumpla. Mam nadzieję, że on cię tu nie wpierniczy, kurde, razem z Sierścią. Słuchajcie, Waldek doszedł do siebie. Co prawda jeszcze jest taki, kurcze, otumaniony trochę i ma takie momenty gorsze, słabsze, ale doszedł, mordziaty, prawie że do siebie. Dzisiaj dostaję ostatnią dawkę leków i biorę go tutaj do nas. Jeden kurnik jest opróżniony, tam mam zrobione posłanie. Słoma, te sprawy, kurczę, będzie miał wodę, jedzonko i tam będzie sobie, kurczę, dochodził już tak całkowicie. A później będziemy go lokować w takim, można powiedzieć, przytulisku u takiej pani, która odratowuje dzikie zwierzęta, które już nie mogą samotnie, kurczę, funkcjonować i tak dalej. Chociaż zobaczymy, co będzie z tym naszym Waldkiem, bo prawdopodobnie też jest taka możliwość, nie, że wypuścimy go do środowiska naturalnego. Dobra, Rudy, słuchaj... Opie kochany, jedziemy do tego gościa tam. Dobra, słuchajcie, dojeżdżamy. Co tu, kurde, Fadroma też jedzie do weterynarza. Klapa mu tam loto. Okej, jesteśmy na miejscu. Idziemy zobaczyć tego, kurde, gościa. Dzień dobry. Cicho. Cicho. Dobry. Co jest, gościu? A. Pa, gość. Idź do panci tam. Nie ma go tu. Gdzieś go przenieśli chyba. Dzień dobry. Dzień dobry. Stoi tu, bo tak jest smrodek, że naprawdę. Dostał leki dzisiaj. Coś tam widzę, że nawet on jest taki na pół, nie? No. Wstaje na nogi, chodzi po klatce. No. Mówię, zaszczyk dostał, miskę, którą miał wrzucone jedzenie, zjadł. Teraz dodałam mu świeżą, nie? Mhm. Hej, jak się do niego mówi, to się budzi. No widać, że jeszcze nie jest w pełni sił, nie? No, a on jest na takich uspokajających lekach, tak? Teraz? Nie, on nie, teraz nie, ma nie dostał nic. Już. Aha. Już wczoraj nie dostał, nie? No. Dostał tylko leki przeciwzapalne i antybiotyk, nie? No. I tak, ale już fajnie reaguje, nie? To teraz się tak zawinął tu w kulkę, ale no. on normalnie wstaje. Nie? Chodź, aha. kolego. Dalej. No to do tego, co w sobotę było, a dzisiaj to jest w ogóle mega różnica, nie? Mówię, no nie bardzo go chcę tu trzymać, bo ten zapach wszystkie psy mi tak drażni, że dostają tu wściekłości, nie? I teraz tak, no zobaczymy, co będzie dalej. Kupę zrobił, siusiu zrobił, czyli tu mu działa wszystko, jakby. Mm-hmm. No najważniejsze, żeby jadł. A jak chodzi, to tak stabilnie, czy jakoś tak z błędnikiem problem? Czy... Powiem tak, no w tej klatce ciężko powiedzieć. Jeśli aha, bo chodzi, po klatce się tak, poruszam, tak? Ja go nie wypuszczałam, no bo się boję, że nam ucieknie, nie? No. Ale wstawał normalnie na nogi, to się nie przewracał. Ataku ja nie zauważyłam, żeby miał, chyba że miał w nocy, jak ja nie widziałam, nie? No. Hej, nie wróci, no zapach to ma. No, ma zapach po prostu. To jest kołce, nie? No, to będzie samiec pewnie. Duży. Hej, wstawaj. On jeszcze tak po zabiegach trochę. Tak? Nie, on jest po wypadku, więc jest taki, ale chodził. Zobacz, tu jest jedzenie. Ej, przy
Przed chwilą stał i chodzi. No tak jest jeszcze. On się na pewno też panicznie boi, nie? On się panicznie boi, nie? Ale to taki dorosły jest, nie? No, dorosły. No, stawaj główkę podnieść. Ja myślałem też, że on nie żyje i po 5 godzinach przejeżdżałem w tym samym miejscu i trochę się tam przeniósł, tam ze 100 metrów może dalej. Dla pana, naprawdę te zwierzęta czasami w takich i widzę, że dycha, to mówię, wezmę go, nie? Kurczę. Jedzenie to puszki dla psa, nie? No, tak się to myśliło. No. Jest połamany? Nie. Połamany nie jest. Niech dojdzie do siebie. Jak będzie taki w 100% samodzielny, no to go wypuścimy na wolność, a jak nie, to tam Agata mówiła, że jakaś tam pani jest, nie? Jest taki ośrodek rehabilitacji tych zwierząt. No. Także, no mówię, no, w miarę. No teraz wygląda kiepsko, ale przed chwilą tu łaził, nie? Cześć, Janeciku. Do widzenia. No. Ja mogę panu w tej klatce go dać, nie wiem, czy pan ma jakąś klatkę tam u siebie? Czy ja nie wiem, czy to zmieszczę do auta, bo mam takie auto jakieś, kurde, niewymiarowe. Okej. Że ani do bagażnika, ani do tyłu, nie? Jeszcze trochę strach go tak wyciągnąć, nie? Zrobimy przymiarkę najwyżej. Bo ja nie wiem, co on... I najwyżej nie? Przyjadę innym autem, bo mam... Mniejsze, a bardziej pojemne, nie? Okej, bo mniejszej nie mam klatki. No. Powiem tak, ja go ogólnie, jak mu dawałam zaszczyki, dzisiaj mega zareagował, nie? To znaczy? Że no tak się... I się denerwował, nie? Aha. Że go tam dotykam, nie? No. Wczoraj to jeszcze leżał, w sumie żył, ale tak kiepsko, nie? No. A teraz, no teraz przysnął, nie? No. Ale zjadł, bo taką miseczkę miał pełną jedzenia, no to zjadł wczoraj, nie? Mhm. No i mówię, Siusiu kubka zrobił, więc ja mu wyciągnęłam podkłady, bo on był na podkładach. Ale no wiadomo, nie? Jeszcze w pełni zdrowia jakby nie. No jest, wiadomo, nie? Na lekach uspokajających takiego w takim boksie jest. Słuchajcie, dam go tu do środka i niech on sobie dochodzi do siebie. Jaruś, on tak śmierdzi jak ty! Dobra, słuchajcie, ja nie będę go wyciągał na siłę z tego. On sobie sam musi tutaj podjąć decyzję. Jak poczuje się bezpiecznie, to sobie wyjdzie. A w tym czasie ja lecę po jedzenie i po wodę dla niego. I za chwilę wszystko wam będę opowiadał, co miał robione i co go jeszcze czeka. Waldek jeszcze jest trochę taki, kurcze, chwiejący się, ale wcina. Dostał puszkę dla kota, w sensie dla psa, i dostał tam lekarstwa. Taki jest jakiś, kurcze, po imprezie. Dostałeś w łepek i musisz dojść do siebie, kolego. Później zostaniesz albo wypuszczony, albo trafisz do ośrodka rehabilitacyjnego. No. Wciągaj. Okej, słuchajcie, mamy dzień następny. Słuchajcie, Waldek dostaje znowu ataków padaczki. Byłem u weterynarza i dostałem Relanium w tabletkach i no, uspokajają go trochę te tabletki. No ale kurczę, zobaczymy, nie? Już myślałem, powiem wam, że przeszło mu to wszystko, że jest to wszystko na dobrej drodze, a tutaj, kurczę, nagle takie zaskoczenie. Pani weterynarz ogólnie stwierdziła, że no jest prawdopodobieństwo, że on w ogóle nie został potrącony przez żaden samochód, bo nie miał żadnych obrażeń, że jest po prostu możliwość, że on w głowie ma jakiegoś guza. Ja go na dniach będę oddawał dalej, żeby go tam ktoś odratował w takim ośrodku rehabilitacyjnym dla dzikich zwierząt. Jemu po prostu trzeba prześwietlić głowę, trzeba mu zrobić rezonans. Także będę was informował, co dalej. No kurczę, jestem trochę, powiem wam,
w strachu, nie? Bo taki, no on nie chce dojść za bardzo do siebie. Cały czas jest taki piany. No i te padaczki, kurczę, te padaczki wróciły. No, także dalsze losy Waldka w następnym odcinku. No nic, a tymczasem, słuchajcie, przed chwilą facet mi przywiózł takie zrębki. Kurde, mam tu kupę roboty. Łopata już tu na mnie czeka. Także kurde, lecimy. No i widzimy się, moi drodzy, myślę, że za tydzień będzie też rozwiązanie konkursu, bo tak, kurczę, sytuacja z tym jenotem wyszła niespodziewanie, że ten odcinek w ogóle nie uwzględnił wyników konkursu, ale prężnie tam, kurczę, komentowaliście, także jest was dużo zainteresowanych, że tak powiem. Dobra, do zobaczyska.